jest zespół Muzyka Gracjoza, którego skład wchodzi pani Paulina Kaczyk, Fred Kradersek Klawesy i Bogomiła Gisbert Studnicka Klawesy. Życzę miłych wrażeń, a to wszystko, co będzie się tu działo, będzie zapowiadał pan Jacek Woleński. Myślę, że niektórym jest znany. Ja go pamiętam jeszcze z Radia Piekary. Jak tak z pierwszej mszy wracałem, to potem puszczałem Radio Piekary. To gdzieś koło 9 czy 10 była audycja z muzyką poważną. Artystki, które są z Afryki, mówią, że utwory, które będziemy słuchać, więcej nie powiem, bo się nawet zabawiam, że jest tam, sięgają też czasów wschodem kości. Tak więc myślę, że warto posłuchać, jak tworzyli kiedyś te trzy czy dwa wieki wcześniej. Oddaję głos tym, którzy się na tym lepiej znają niż ksiądz. Panie i panowie, ja witam serdecznie i w przekonaniu, że czeka nas wieczór absolutnie wyjątkowy. Przed chwilą już ksiądz proboszcz powiedział, że zabrzmi między innymi muzyka, która powstała wtedy, kiedy ten kościół był wybudowany i rzeczywiście to jest prawda. Bo będzie parę takich utworów, które zostały skomponowane, kiedy ten kościół miał zaledwie 2 lata. A więc dawno, dawno temu. Muzyka Gracjoza, ta piękna nazwa, którą panie przyjęły, ona także zwiastuje, zapowiada charakter koncertu. Bo rzeczywiście będzie muzyka gracjoza. Będzie muzyka pełna gracji i wdzięku. Paulina Tkaczyk, grająca teraz jeszcze na flecie traverso i Bogumiła Gisbert Studnicka czy klawesynia. Thank you.
że to te kompozycje, które w założeniu miały mieć charakter dydaktyczny, a więc były przeznaczone dla uczniów, do ćwiczeń, to okazywało się prędko, że to była muzyka na najwyższym poziomie artystycznym, muzyka koncertowa, nie tylko dydaktyczna, nie do ćwiczenia. To jest muzyka do koncertowania i taki charakter na pewno ma ta sonata D-dur Ludwika van Beethoven.
i efektowna muzyka mistrza organka Amadeusza Mozarta. Na cztery ręce grają Paulina Tkaczyk i Bogumiła Gisbert-Studnicka.